To już po raz 65. ogłoszone wyniki na najlepszego sportowca, trenera i działacza. A że edycja była jubileuszowa, to nie zabrakło specjalnych wyróżnień. Janusz Darocha i Stanisław Gościniak otrzymali z rąk wiceprezydenta Jarosława Marszałka medale Merentibus, jakie otrzymują najbardziej zasłużeni dla miasta Częstochowy. Nie zapomniano także o tych, którzy przez lata pracowali na rzecz rozwoju sportu. Podziękowano także wspierającym plebiscyt, samorządowcom i sponsorom. Potem poznaliśmy wyniki plebiscytu. Działaczem roku został Michał Świerczewski, właściciel Rakowa Częstochowa, trenerem Marek Papszun, a na podium wśród zawodników znaleźli się Jakub Miśkowiak i Leon Macen z Włókniarza Częstochowa, a pierwsze miejsce przypadło Iwiemu Lopezowi z Rakowa Częstochowa. Znakiem tego tegoroczna edycja plebiscytu została zdominowana przez czerwono-niebieskich. No to jest sport. Wiadomo, że my na ten szczyt mamy już całkiem niedaleko, tak, do tego Mistrzostwa Polski. Jest naprawdę niedaleko, ale to jest też takie złudne, że niby niedaleko, ale jeszcze parę kroków trzeba zrobić. No i ciężko pracujemy, żeby te kroki po prostu robić. Jak już wspomnieliśmy, obok Rakowa Częstochowa wyróżnienia trafiły także do przedstawicieli Włókniarza, w tym dla zawodników oraz prezesa klubu Michała Święcika i trenera Lwów Lecha Kędziory. Wiadomo, że w Częstochowie na tą chwilę rządzi Raków. Także my trzymamy kciuki za zdobycie Mistrzostwa Polski w tym sezonie, także drugie miejsce jest też dobre. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i jedyne, czego można żałować, to tego, że na sali zabrakło najlepszych zawodników z pierwszej piątki, którzy nie mogli odebrać osobiście swoich trofeów z powodu zaplanowanych obowiązków. Taka sytuacja, nie z ich winy, ma miejsce nie po raz pierwszy, a organizatorzy plebiscytu po raz kolejny tłumaczą ten fakt w ten oto sposób. Trudno jest dopasować termin, dzień faktycznie do poszczególnych drużyn. Myśmy się faktycznie zastanawiali nad tym dość długo, wybraliśmy termin, wydawało się optymalny, że to jest początek tygodnia, że będzie Raków, będzie Włókniarz, ale niestety Raków, który no, był dominatem dzisiejszego plebiscytu, jutro gra mecz pucharowy w Lublinie, wyjechali wcześniej rano dzisiaj, no taka niestety kolej zawodowego sportu.